355 976 pasażerów. Tyle w 2012 roku obsłużyło lotnisko w Goleniowie. Wzrost popularności tego miejsca w porównaniu z rokiem 2011 jest widoczny: ponad 35%. W 2011 roku nasze lotnisko obsłużyło 10 395 startów i lądowań. W 2012 roku 11 767, co stanowi wzrost o ponad 12%. Dane to optymistyczna prognoza na przyszłość. To cieszy tym bardziej, że jeszcze kilka miesięcy temu lotnisko w Goleniowie borykało się z Ważnymi problemami finansowymi i niezbędna była pomoc marszałka województwa. Wygląda jednak na to, że mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego pomorskiego przekonali się do podróżowania samolotem. Prognozy na rok 2013 są bardzo optymistyczne: unowocześniana będzie infrastruktura lotniska, a już wkrótce zostanie uruchomione połączenie kolejowe łączące bezpośrednio Szczecin zbrojeniowym, co także pewnie przyczyni się do wzrostu liczby pasażerów lotniska. Według statystyk portu lotniczego tempo wzrostu powinno zostać utrzymane, a liczba pasażerów w 2013 roku powinna przekroczyć 400 od marca na lotnisku będą obecni także nowi przewoźnicy, którzy oferować będą nowe połączenia.